Nowenna za chorych, dzień szósty. O błogosławieństwo dla bliskich chorego. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. W sytuacji każdej trwającej długo choroby niezwykle ważna jest pomoc bliskich chorego. Współmałżonka, rodziców, dzieci, krewnych, przyjaciół. Wszyscy oni także przeżywają ciężkie chwile. Dla osoby chorej każdy wyraz wsparcia, każdy przyjazny gest i każde dobre słowo są bardzo ważne, bo mówią: kochamy Cię i Twoje życie ma dla nas znaczenie. Niezwykle ważna jest postawa tych, którzy zapewniają choremu codzienną opiekę, pomagają umówić konieczne wizyty, dbają o transport, wykonują niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, gotują obiady, sprzątają, jednym słowem pomagają w codziennym życiu. Prośmy dziś za wszystkich bliskich towarzyszących osobom chorym, by nie zabrakło im cierpliwości, wytrwałości, a nade wszystko miłości. Panie, oddaję Ci dziś wszystkich tych, którzy towarzyszą w chorobie tym, za których się modlę. Dziękuję za każdy gest i każde słowo miłości. Dziękuję za wszystkie objawy życzliwości. Nade wszystko dziękuję za codzienną pomoc, która umożliwia im życie. Proszę Cię, byś wszystkich życzliwych im ludzi obdarzył swoim błogosławieństwem i uczynił ciężar choroby lżejszym. Matko Boża z Lourdes, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.